Epilog. Dziennik Elżbietki, 3 stycznia. Nadszedł rok 1937. Ciekawe, jaki będzie. Jakie nowe zmartwienia przyniesie. A kto wie, może radości. Na razie wciąż nie dosypiam. Co dzień muszę wstawać o siódmej rano. Podczas gdy robię toaletę, budzę dzieci. Pilnuję, by się umyły i zapinam im guziki. Mija co najmniej godzina. Potem trzeba dać śniadanie, a ono nigdy nie odbywa się u nas bez jakichś przygód. To mleko się rozleje, to któreś z dzieci przygryzie sobie język lub go oparzy, to muszę postawić sławeczka za nieposłuszeństwo w kącie, a najczęściej za dokuczanie soni. Kręcę się ciągle, kręcę, a sama nawet nie mam czasu zjeść. Dziś, gdy rozczesywałam loczki Soni, Sławeczek zaczął krzyczeć z kuchni: Ciociu Elżbietko, mleko kipi, o, już ucieka z garnka! Pędzę więc do kuchni, a Sławeczek biegnie na spotkanie. Wpada na drzwi i nabija sobie guza. No i spóźniłam się do pracy. 12 marca 12 marca Nie mam czasu myśleć, smucić się też nie mam czasu. Morduję się, jak koń w kieracie. Wszystkie moje myśli koncentrują się na drobiazgach. Jakby tu nie przeziębić dzieci, co zrobić, by sławeczek się nie potłógł, a sonieczka wypiła tran. Dziennik zaniedbałam. Pisać mogę tylko wtedy, kiedy dzieci pójdą spać. Lecz wieczorami zawsze jestem strasznie senna. A poza tym mam mnóstwo niedokończonych spraw. Nigdy nie lubiłam krzątania się po domu i zajmowania gospodarstwem. A tu proszę. Znalazłam się w gąszczu tych spraw. Pomaga mi Anuszka i ta dama, wychowanka Smolnego, Marina Sergejewna. Kim była dla Olega? Pamiętam, że przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: Niech mi pani pozwoli choć raz w życiu zrobić coś dobrego. A przedstawiła mi się jako przyjaciółka: Niny. Mieszka niedaleko nas, w pokoju przejściowym. Sąsiaduje z jakąś żydowską rodziną, na którą strasznie się skarży. Zarabia robiąc na drutach wełniane swetry w tajemnicy przed inspektorem finansowym, a szuka klienteli wśród ludzi ze swego kręgu. Mimo to nie chce brać ode mnie pieniędzy, chociaż codziennie chodzi z dziećmi na spacery i uczy je francuskiego od dziesiątej do drugiej, kiedy jestem w pracy. 2 lipca. Sonieczka jest urocza, rzęsy ma do połowy policzków, jak Asia. A gdy przewiążę jej loczki jak samitną wstążką, przypomina dziewczynkę z obrazka wyobrażającego anioła śmierci. Z żałosnej poczwarki wyłonił się śliczny motyl. Tylko zdrowie ma słabiutkie, często się przeziębia. Dziś rano obudziła się, przytuliła do mnie potarganą główkę i wyszeptała. Ciociu biedko, ubierz mnie. Obudziły się moje misie, lalki też. Trzeba je nakarmić. Jak urosnę i będę już duża, urosną moje nóżki, sukienka i paletko, to wtedy. I obejmuje mnie rączkami, a policzki maróżowe od snu. Bardzo lubi piosenki. Odziedziczyła muzykalność bałogowskich. Wciąż prosi, by jej śpiewać. A moje talenty w tej dziedzinie są niestety mizerne. Muszę poprosić Marino Sergiejewną, by zagrała jej na fortepianie dziecięce piosenki Cezara Cui. Za to Sławeczek śpiewa w niebogłosy. Ku mojemu przerażeniu usłyszał gdzieś jakąś okropną czerwonoarmiejską piosenkę i ciągle ją wykrzykuje. Strasznie się zrobił wojowniczy. Wciąż się bawi jakimiś bębnami i kijami. Umie na pamięć Borodino i wyobraża sobie, że jest generałem z 1812 roku. Właśnie wbiegł do pokoju i krzyczy do siostrzyczki, Gdzie jesteś, Bagrationie? Napoleon już w kuchni, tuż pod Moskwą, a ty nie wydajesz rozkazów? A mała z zakłopotaniem wlepia w niego wielkie ślepka, tak podobne do oczu Asi, że skurcz ściska mi gardło. Robią zawsze w pokoju okropny bałagan. Wciąż tylko po nich sprzątam. Stawiam na miejsce ich zabawki. 17 września. Dziś mój kolega z pracy, Michał Iwanowicz, były felczer wojskowy, zatrzymał mnie na korytarzu i mrugając porozumiewawczo opowiedział o pewnym wieczorze u swego kolegi. Na wieczorku tym partyjniacy popili się i wspominali stare dobre czasy. Łącznie z obrzędem święcenia wody nad Newą i wspaniałymi głosami diakonów, gdy śpiewali: Ci, którzy przyjmujecie chrzest w Chrystusie, ktoś zaproponował: A może byśmy, bracia, zaśpiewali liturgię? I zaśpiewali w dodatku całą, od początku do końca a potem jeszcze Boże nasz, chwała Ci. Za to dziś wszyscy chodzą pochmurni. Jeden na drugiego nie chce patrzeć. Wiele by pewno daliby wycofać się z tych wspomnień, demaskujących zbrodniczą naturę. Każdego z nich. 5 listopada. Rośnie nowa fala terroru. Stalin oszalał. Gdyby nawet ci, którzy byli tak drodzy memu sercu, nie ucierpieli wtedy, z pewnością schwytano by ich teraz. A o mnie nawet dziś zapomniano ja córka skromnej nauczycielki wiejskiej. Ja wzorowa pracownica, pochłonięta wychowywaniem dzieci. Uznana zostałam widocznie za nieszkodliwą, zbyt szarą, mało ciekawą. Na śmiech mi się zbiera. Ludzie boją się chodzić w gości. Wyrywają z albumów zdjęcia i palą je wraz z listami i notatkami. Niejeden nie rozbiera się na noc, spodziewając się GPU. A ja wciąż jeszcze oglądam mój dziennik, wciąż go strzegę. Tak, zbiera mi się na śmiech. 12 listopada. Gdy ludzie mówią do siebie przez telefon, ona jest chora, należy rozumieć, jest aresztowana. Gdy mówią wyjeżdża, to znaczy, że jest zesłana. Komisy są przepełnione. Za bezcen lecą całe mieszkania. Już za pięćdziesiąt rubli można kupić machoniowy mebel lub starą porcelanę. Kochanki agentów GPU krążą wśród odjeżdżających i targują się, kupując za grosze przedmioty, których wartości nie są w stanie sobie wyobrazić. Dziś na ulicy byłam świadkiem smutnej sceny. Do taksówki wsiadła dama z maleńkim dzieckiem i staruszką, pokręconą przez Podagrę. Odprowadzający ładowali do bagażnika walizki. Dwie osoby płakały. Na moje pytanie odpowiedziano mi: Syłka. Wyjątkowo nieładną rolę grają w tym administracje. Chcą ulokować w tym lub innym pokoju swoich krewnych lub osoby, od których dostały łapówkę. Fabrykują donosy. A ponieważ nikt u nas donosów nie sprawdza, skutki są tragiczne. W sąsiednim mieszkaniu staremu uczonemu przed miesiącem kazano natychmiast opuścić pokój, lecz on dostał zawału i nie wstaje z łóżka. Więc mniej więcej dwa razy w tygodniu posyłają do uczonego milicjanta, by ten sprawdził, czy lokator już wyzdrowiał i kiedy może wyjechać. Uczony i milicjant zaprzyjaźnili się. Żona uczonego poje milicjanta herbatą z konfiturami. Uczony dobrodusznie przygląda się z łóżka scence rodzajowej z życia bezklasowego społeczeństwa. A milicjant wyznaje mu swe uczucia. Zawsze będę ciebie Iwanie Nikołajewiczu pamiętał i szanował jesteś zacnym człowiekiem niech ci pan bóg da zdrowie i sprawi by ci się wiodło w obcym miejscu tej nocy uczonego jednak wywieźli a dziś od samego rana wprowadza się na jego miejsce jakaś podejrzana rodzina odleli nielidowej żadnych wiadomości nie wiem nawet czy żyje trzy razy dowiadywałam się w GPU w odpowiedzi słyszę tylko: w razie śmierci zawiadomimy. Czy aby na pewno? Nawet krewnych rzadko kiedy zawiadamiają. 15 listopada. O tak, okazało się, że bolszewizm nie jest zjawiskiem krótkotrwałym, przemocą przeniesionym na nasz grunt w istocie nam obcym. Gdyby nie miał w sobie niczego, co jest nam ograniczenie właściwe. Nie utrzymałby się długo. Muszę się z tym pogodzić. Jeśli choćby jedno ziarno z panujących dzisiaj idei i stosowania ich w praktyce jest spokrewnione z obliczem wieczności i zasiane przez kogoś z niebios, wówczas nawet ten potworny bolszewizm da w przyszłości owoce. Chociaż, czy w ogóle istnieje takie ziarno? Wszystkie brudy, Całe zło wypłynęło teraz na powierzchnię nieczympiana w kotle z brudną bielizną. Cudownie piękne oblicze, pełne jest smutku. 18 listopada. Otrzymałam list od Julii Iwanowny. Mieszka na wsi, pod Murmorem, dokąd zesłano ją po zabójstwie Kirowa. Kiedy masowo, całymi pociągami wyrzucano z miast ludzi o szlacheckich nazwiskach. Nawet nienależących do rodowej szlachty. Kirowa zabił kwiat partii, a może nawet sam Stalin? Po cichu mówią o tym wszyscy. Lecz ukarano za to, nie wiadomo czemu, rosyjską szlachtę. Byłoby szkoda, gdyby ten list gdzieś zaginął. Na wszelki wypadek przepisuję go do dziennika. Kochana Elżbietką, czy wyobraża sobie pani, jak wielka jest moja samotność, gdy mieszkam tutaj, na peryferiach małego miasteczka, bez fortepianu i uczniów? Jestem gotowa żyć w zakopconej chacie, spać na ławie z pluskwami i jeść tylko kaszę jaglaną, lecz mój instrument jest mi niezbędny, jak powietrze. Wie pani, jakim ciosem było dla mnie, w swoim czasie zwolnienie z pracy w konserwatorium za to, że noszę szlacheckie nazwisko? Zdawało mi się, że w technikum nie znajdę talentów. Los już kiedyś mi odebrał ukochanego ucznia, młodzieniec, w którym widziałam przyszłego Hofmana, Zginął podczas wojny. Ale gdy dano mi Asię, znów znalazłam dla siebie miejsce we wszechświecie. Talent tej dziewczyny pogodził mnie z życiem. Znów zaczęłam patrzeć na świat z nadzieją. Nikt prócz mnie nie potrafił ocenić Asi. Ani chłodna arystokratka, jej babcia, ani zakochany mąż, ani profesorowie z konserwatorium, ani nawet nasz słynny maestro. Nie mogę wybaczyć Daszkowowi małżeństwa z Asią. Powinien był zrozumieć, że miała wielki talent, że należało ją chronić niczym rzadką perłę. A on ze swoją majneradowską przeszłością wdarł się w jej życie. Zrobił ją matką, kiedy miała dwadzieścia lat i wdową, kiedy skończyła dwadzieścia trzy. I oto już nie ma mojej perełki. Czy widzi stamtąd, że jej stara, chora nauczycielka nie może o niej zapomnieć i marzy na jawie o jej czarodziejskiej sztuce? Nigdy nie zapomnę, jak grała jedną z etiud Chopina i jeden z jego mazurków. Zamykam oczy i słyszę. Proszę, mi chociaż przesłać jej fotografię, bym mogła spojrzeć na jej twarz, zanim odejdę do wieczności. Moje życie kończy się, oby zgasło jak najprędzej. Zbyt wiele mam pięknych wspomnień, zbyt ciężka jest rzeczywistość, jak słodki sen. Podróż z mężem po Europie, koncerty najwspanialszych mistrzów, Włochy, Paryż. Potem zajęcia w konserwatorium w dniach jego sławy, rymski Korsakow, Głazunow. Wszystko minęło. Z mojego okienka mogę obserwować tylko baby w siermięgach i słyszeć ich krzykliwe głosy przy studni. Mrok osnuwa mnie ze wszystkich stron. Niech przynajmniej pani o mnie nie zapomni. Odmówi za moją duszę wieczne odpoczywanie. Zawsze oddana, stara Julia Iwanowna. 19 listopada. Grób Asi pewno pokryty jest śniegiem i ani jedna żywa dusza nie powiesi wianka na ubogim drewnianym krzyżu. Pewno nawet nie ma ścieżki do tego grobu. No bo rzeczywiście. Komu z mieszkańców tamtejszych wiosek przyszłoby do głowy, że w tej nieznanej mogile znalazła ukojenie tak wyjątkowa, utalentowana istota? 22 listopada Strasznie szybko się męczę. Och, jaka jestem zmęczona. Stara już jestem, czy co? Niby jeszcze nie stara. Trzydzieści sześć lat, a wciąż chce mi się spać. Już dawno minęły czasy, gdy po powrocie z kliniki samotnie, w spokoju piłam herbatę, a potem brałam do ręki książkę lub ten dziennik. A teraz, w drodze powrotnej z pracy, biegiem po sklepach, potem z pełną siatką pędzę do domu, gdzie czekają już dzieci. Przyprowadza je o tej porze Marina Sergiewna. Potem, aż do późnej nocy, nie mam już okazji usiąść choćby na chwilę. Jestem bardzo wdzięczna Anuszce i Marnie Sergiejewnej. Nie dałabym sobie bez nich rady z dwojgiem dzieci i z pracą. Anuszka przychodzi zawsze dwa razy w tygodniu uprać coś dzieciom lub wyszorować podłogi. Nie bierze za to ani kopiejki, jeszcze przynosi smakołyki, gorące pierożki z kapustą lub placuszki na mleku. Wychodząc, zabiera do reparacji bieliznę i pończoszki. Twierdzi, że sam Pan Bóg każe jej się troszczyć o środki teraz, gdy została całkiem sama. Ją jeszcze mogę zrozumieć. Ale Marina Siergiejewna? Jej stosunek do dzieci jest dla mnie zagadką. Dostojewski mówił przecież. Nie było gdzie iść, a przecież każdy człowiek musi gdzieś iść. Dzieci kochają Marinę Siergiejewną. Może nawet więcej niż mnie. Mnie przecież zawsze z uczuć przypada odrobina. Wszyscy o tym wiedzą. 25 listopada. Bohaterskie czyny unikają mnie. W wyobraźni widziałam już groźne wydarzenia, decydujące o losach mojej ojczyzny i siebie wśród tych, którym nie żal własnego życia. W oddziale partyzanckim, tak jak niegdyś w szpitalu polowym. To już obojętne. Może milczenie na torturach w GPU, może brawurowy zwiat i śmierć wśród ognisk namiotów na obozowisku. Ale życie przyniosło coś całkiem innego. Bohaterski czyn, tak samo jak miłość. Ominął mnie. 26 listopada. Dziwne. W życiu człowieka zdarzają się chwile czasem niespodziewanie pojawia się odpowiedź na najbardziej skryte pytania i w dodatku w przypadkowych niewartych uwagi słowach innego człowieka kto posyła tę odpowiedź dziś malina sergiejewna przyniosła czerwony wełniany sweter zrobiła go na drutach dla soneczki a gdy rzekłam z niepokojem że zbyt wiele czasu traci na dzieci bezpłatnie Podczas gdy sama utrzymuje się tylko zrobienia na drutach swetrów i rękawiczek. I oto w tajemnicy przed sąsiadami powiedziała: Proszę się o mnie nie martwić. Dzieci to jedyne, co jeszcze przywiązuje mnie do życia. Dzięki nim udało mi się zrobić coś pożytecznego i dobrego. Nie umiałam zbudować własnego życia. Popełniłam wiele strasznych błędów, i to jeden za drugim. Na przykład, przerwałam ciążę i dotąd nie mogę sobie tego wybaczyć. Sławeczek to niemal rówieśnik mojego nienarodzonego dziecka. Mniej więcej rok różnicy. 28 listopada. Oho, ktoś złożył donos na mnie. Na szczęście do komitetu zakładowego w szpitalu, a nie bezpośrednio w dużym domu. Wezwali mnie wczoraj dla wyjaśnienia. Nie straciłam głowy, od razu przeszłam do kontrataku. Na pewno wysmażyła ten donos niejaka Diergaczowa, moja sąsiadka. Proszę wziąć pod uwagę, że doszło między nami do kłótni wskutek niedopuszczalnego bałaganu, jaki ta obywatelka robi w kuchni. Jestem odpowiedzialna za czystość, więc pozwoliłam sobie zwrócić uwagę obywatelce Diergaczowej. Ona na to zaczęła na mnie wrzeszczeć i w obecności wszystkich groziła mi. Przesłuchajcie świadków. Przewodniczący komitetu zakładowego uśmiechnął się i powiedział. Dobrze, dobrze, zwrócimy uwagę. Niech pani się nie martwi, lecz złoży wyjaśnienie na piśmie. W donosie wspomniano, że pluła pani na sowiecką gazetę. Jeśli przyniesie pani zaświadczenie, że cierpi na zapalenie oskrzeli z pfociną, Załączymy ją do sprawy. Wiemy, że pani pracuje wzorowo, jest działaczką społeczną i dobrą obywatelką. Wzięła pani na wychowanie cudza dzieci. Nie można dopuścić, by znów zostały sierotami. Wkrótce stało się jasne, że donos rzeczywiście napisała ta sąsiadka. Zaświadczenie naturalnie przyniosłam, choć wcale nie miałam zapalenia oskrzeli. Więc przewodniczący Komitetu Zakładowego obiecał ukręcić sprawie łeb. Jest chyba znacznie łagodniejszy niż ten poprzedni. Tamten zadręczał nieboszczyka wuja Władimira Iwanowicza i Lelę. Trudno uwierzyć, że skończyło się wszystko pomyślnie. Któż więc kogo chroni? Ja dzieci, czy one mnie? Póki tam biegłam, myślałam, Bóg wie co, ale dziennika jeszcze nie zniszczyłam. 29 listopada. Sam los każe mi konać z zazdrości. Widziałam dzisiaj, jak Sonieczka objęła Marinę Sergiejewnę i przytuliła buzią do jej policzka. Ze mną tak się nie pieści. Widocznie żal uwidocznił się na mojej twarzy, gdyż Marina Sergiejewna zaczęła mnie pocieszać. Te maluchy nie potrafią jeszcze pojąć, co pani dla nich robi. Jest im miły ten, kto ich zabawia, ale proszę wierzyć, z czasem docenią to. Z właściwą sobie oschłością odcięłam. Wcale nie potrzebuję ich wdzięczności. Marina Sergejewna opowiadała, że otrzymała niedawno list od Niny Aleksandrowny, która jest zdrowa i żyje we względnie znośnych warunkach. Stale występuje podczas wieczorów amatorskich i na świątecznych koncertach Łagrowej sieci. Zawsze ma wielkie powodzenie. Naczelnik Łagru wystarał się dla niej, jako dla artystki, o dodatkową żywnościową rację. Również na jego rozkaz co pewien czas regularnie jest umieszczana w lazarecie, by wzmocnić jej siły i głos. Nie spodziewała się, że wśród tych potworów można spotkać ludzi, którzy cenią talent. W liście Niny Aleksandrowny jest interesujący szczegół. Ona i dwaj inni więźniowie muzycy ćwiczą razem wieczorami w małej, pustej szopie, by niepotrzebnie nie rzucać się w oczy konwojentom. Wkrótce zauważyli, że gdy tylko biorą do ręki instrumenty, natychmiast spod ściany wypełza maleńka jaszczurka i siada w kąciku, by posłuchać. Jaszczurka jest muzykalna, może nawet bardziej niż ja. Nina Aleksandrowna zapewnia, że to fakt wielokrotnie sprawdzony. Wszyscy troje świetnie zapamiętali i polubili małą słuchaczkę. Gdyby jeszcze pies lub kot, można byłoby zrozumieć, ale gad. 4 grudnia przyjechała Mary Ogariowa, żona Miki. Nie od razu ją poznałam, gdyż widziałam dawno i tylko dwa razy na pani Hidzie i w mieszkaniu Asi ma 24 lata włosy gładko zaczesane wąski przedziałek czarne mądre żywe oczy owalna twarz ciemna sukienka z białym kołnierzykiem żadnej biżuterii prosiłabym pozwoliła jej zanocować gdyż teraz nie ma nikogo w Leningradzie w mieszkaniu komunalnym nie jest to takie proste Ponieważ zarządzenie władz zabrania nawet na dobę udzielać schronienia komukolwiek poza osobami z zaświadczeniem o delegacji, którą należy pokazać administratorowi. Mimo to pozwoliłam. Nie wypadało jej odmówić. W dodatku spodziewa się dziecka, o ile mogłam zauważyć. Przyjechała w sprawach cerkiewnych do metropolity leningradzkiego. Przywiozła mu ikony i listy. Tajna, cerkiewna poczta. Ma dziewczyna odwagę. Zaraz po śniadaniu natychmiast zniknęła i pojawiła się dopiero na kolacji. Nazajutrz znów jej nie było. Wróciła na godzinę przed wyjazdem. Prócz paczek od biskupa przytargała książki z biblioteki Miki, której część jest na przechowaniu u Anuszki. Bagaż był aż tak ciężki, że chciałam już ją odprowadzić na dworzec w obawie, by sobie nie zaszkodziła. Lecz w tym momencie zjawił się nieznany mi osobnik przysłany przez Władykę. Tak nazywają biskupa. Wyszli razem. To bardzo nieostrożnie, a nawet wobec mnie nietaktownie, dawać mój adres obcemu człowiekowi. Nie spałam potem całą noc w obawie, by ich nie wyśledzili i nie zjawili się u mnie. Na szczęście rozeszło się po kościach. Mary. Mam wrażenie, umiała przeobrazić swoje życie w heroiczną służbę. Ona wie, co robi. Z pewnością i migę trzyma pod pantoflem. Chcę zapisać to, o czym rozmawiałyśmy wieczorem przy herbacie, gdy dzieci już zasnęły. Zaczęłyśmy mówić o dzisiejszych czasach, a ona zauważyła. Dziś przeważa u nas siła zniszczenia. Umocnił się destrukcyjny nihilizm. Tak genialnie przewidziany przez Dostojewskiego. Ale te siły nie mogą długo panować. Nastanie dzień i rozkaże pan nieczystemu duchowi opuścić ciało Rosji. Cerkiew wschodnia ożywi i odnowi chrześcijaństwo. Bóg zesłał jej męczeństwo, by ją oczyścić i przygotować do wielkiej misji. To Rosji sądzone będzie obrócić ku światu bieg dziejów ludzkości. Byłam przyjemnie zaskoczona siłą przekonania i entuzjastyczną wiarą tej dziewczyny. Rozpoznawałam w jej słowach moje własne głęboko ukryte myśli. Jedynie miłość do cerkwi była mi obca. Czy istotnie w cerkiewnym środowisku są ludzie tak samo ideowi jak pani? spytałam. Odpowiedziała na to: Owszem, jest ich mnóstwo. Trzeba tylko chcieć znaleźć. Inaczej rzeczywiście można przesiedzieć życie w kącie z absolutnym przekonaniem, że wszystko wokół nic nie jest warte. Ja zresztą mam szczęście. Dość, że się obejrzę i już widzę. Jestem żoną ze zesłańca. Mój ojciec zginął w łagrze. Nie mam leningradzkiego meldunku i nawet metra własnego metrażu. Lecz za nic nie zgodziłabym się wyjechać z Rosji. Gdzieś tam w Ameryce udusiłabym się. Ubiegłego lata wyruszyliśmy z Miką w ciężką podróż na Syberię, nad rzekę Ob. Mieszka tam w małej osadzie pewien zasłaniec. Jest bardzo wykształcony, uduchowiony i pogodny. Gdy przyjechaliśmy, był bliski śmierci. Mimo to, zdołaliśmy wiele od niego zyskać. Dał nam ogromną, przeogromną wiedzę z dziedziny ezoterycznego chrześcijaństwa. On też był szczęśliwy, że na łożu śmierci znalazł uczniów, mówił, że widzi w tym łaskę Bożą. Modlił się o to i właśnie wtedy przyszliśmy. Mika nie mógł siedzieć tam długo, kończył mu się urlop. Lecz ja zostałam, by pomóc, jak tylko mogłam staremu chrześcijaninowi w jego drodze na tamten świat. Gdy mówiłam do niego nauczycielu, za każdym razem w oczach starca błyszczały łzy. Pojawili się w chacie umierającego ze słońca. Pewno tak samo jak wtedy, gdy pewnego razu przyszli do mnie w wysokich butach z plecakami, trzymając się za ręce i wymieniając promienne uśmiechy. Inni na ich miejscu pojechaliby do kurortu. Oryginalna para. Choć nie usiłuje być oryginalną. 6 grudnia. Zapomniany przez wszystkich starzec w opuszczonej chacie, modli się, by Bóg zesłał mu uczniów, zanim odejdzie do wieczności. Ubolewa, że musi zabrać do grobu bogactwo swoich myśli. Modli się, a w progu już stoi młoda para. Dziś moja wyobraźnia jest pod wrażeniem tej sceny. 8 grudnia. Kiepsko z pieniędzmi. Na dodatkowe dożury brak mi czasu, a pożyczać nie mam zwyczaju. Z czego potem oddawać? Lombardów boję się jak ognie. Pozostaje oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać. Mam biżuterię Sonieczki, kolczyki Daszkowów i pierścień z brylantem od nadzieżdy Spirdonowny. Lecz sądzę, że nie mam prawa ich tknąć. Pianina sprzedać nie można. Wkrótce można będzie uczyć Sonieczkę. Resztki księgozbioru, mojego i Bałogowskich, przechowuję dla Sławeczka. Są tam książki, których nie da się teraz kupić za żadne pieniądze. Na przykład Władymir Sołowiow, Gumiłow, Hoffman, Meiterling, Heismans. 22 grudnia. Dwa tygodnie spędziłam w szpitalu imienia Raufasa, przy łóżku Sonieczki. Mała zachorowała na dyfteryt, a ponieważ lekarz nie rozpoznał choroby w porę, zaszczepiono ją dopiero na drugi dzień i, omal nie umarła. Teraz chwała Bogu, niebezpieczeństwo minęło. Mam nadzieję wyspać się dzisiaj po tylu bezsennych nocach. Głowa mi się kiwa, oczy kleją się. Gorące policzki, na wpół otwarte, usteczka. Spocone czoło, do którego przykleiły się kółeczka włosów. Tylu widziałam chorych i umierających, lecz dziecko wychowane o własnych siłach, takie maleńkie i rozkoszne. Stracić takie dziecko? Jakie to szczęście, że niebezpieczeństwo już minęło. 23 grudnia. Jestem sama w domu. Sonieczka jeszcze leży w szpitalu. Sławeczek jest u Mariny Sergiejewny. Im dłużej tam zostanie, tym bezpieczniej. A mnie jak zwykle nic nie szkodzi, nawet pałeczki dyfterytu. To jednak dziwne, zostać tak bez dzieci, pusto i cicho. Roją się myśli, jest ich coraz więcej, tak jak dawniej. Widocznie rodzą się i żywią w takiej właśnie ciszy. Olek. Ostatnio myślę o nim znacznie rzadziej, pewnie dlatego, że jestem zajęta. Olek to bohater mojej młodości, minionych i przyszłych wyimaginowanych bitew. Wiele zmieniło się od tego czasu także w moim życiu i otaczającej mnie rzeczywistości. Czuję, że moja świadomość rozwija się i rośnie, tak jakby wstrzyknięto mi do mózgu drożdże. Myślę, że ma to związek z wyrzeczeniem się egoizmu, do czego zmusiły mnie okoliczności. Wiele chciałabym jeszcze powiedzieć. Byłam małą dziewczynką, gdy zupełnie samodzielnie uchwyciłam myślami mistyczne oblicze Rosji. Wielkiego ducha narodu w odwiecznym jego znaczeniu. Wówczas jego przedstawicielem na ziemi wydawał mi się cesarz. Wyobrażałam go sobie na białym koniu przed wojskiem. Na podobieństwo z Kobieliewa. Później wiązałam ideę Rosji z ruchem białogwardyjskim. jeszcze teraz chylę czoło przed bohaterstwem tysięcy białych żołnierzy i oficerskimi atakami. Lecz idea mesjanistyczna, którą kierowali się najlepsi z nich, już umarła. Przelano za tę ideę krew. Być może stanie się ofiarą odkupienia. Nie zyskała nagrody tutaj lecz wierzę, że na tamtym świecie zostanie uznana. Będzie przyjęta na ołtarz miłości ojczyzny, tak samo jak i krew czerwonoarmistów. Takich choćby jak Wiaczesław. Bolszewizm. To proces samoistny i głęboko ograniczony. Jest zbyt wielki, by przemocą, interwencją z zewnątrz można go było stłumić. Muszę dojść do wniosku, że w nim są chyba rysy drogiego mi oblicza, rzecz jasna, strasznie zniekształcone. Dyktatura proletariatu to ohydny, fatalny błąd rewolucji, który na długo skomplikował losy Rosji. A teraz nawet nie ma tej dyktatury, jest tylko dyktatura monstrum. Lecz święte ciało Rosji jest mimo wszystko tutaj. Nie mogę pozwolić, nawet w myślach, by rozszarpano je na kawałki, jak szaty pana naszego. Gdyby miała wybuchnąć wojna, stanę po stronie bolszewików. Nie wiem, jak moja ręka mogła napisać te słowa, lecz tak, wyczytałam w mojej duszy. Nikt inny nie chroni teraz naszych granic, a wielki kraj zawsze atakują drapieżniki. Rosja rodzi w cierpieniach nowe formy państwa i nowych bohaterów. Wszystko, co klasowe, winno być mi obce, szlacheckie czy też proletariackie. Myliłam się, przypowiadając termin nowej bitwy, myliłam się, myśląc o źródle nowej siły: żadnej restauracji, żadnej ententy. Rosja ocali sama siebie od środka. To zachód słońca, mówi Julia Iwanowna. Ale słońce zachodzi, by potem znów wzejść. Serce będzie dręczył straszny płomień, aż do dnia, kiedy na polach ojczyzny dźwigną się mury Nowej Jerozolimy, jasne i piękne dla przyszłych pokoleń. Łzy ściskają mi gardło. Czy otworzą się kiedyś bramy więzień i łagrów? Czy wrócą wszyscy skazani bez winy na cierpienie? Boję się, że nastąpi to nieprędko, a ci, o których myślę, nie doczekają tej chwili, tak jak nie doczekali jej Olek i Asia. Będzie to początkiem światła od wschodu. W tym miejscu moje nadzieje są takie same, jak nadzieje Mary i Miki. 24 grudnia. Dziś śniło mi się wielkie ognisko. Nad nim kocioł i monstrum, które mieszało w kotle chochlą. Wokół stało w milczeniu mnóstwo ludzi. Błyszczał tylko płomień ogniska. W kotle coś trzeszczało, kipiało, roztapiało się. Myślałam, że topią się nasze istnienia. Lecz chyba musi być jakaś skryta przyczyna, taki lub inny ponadludzki cel w tych hekatobombach ofiar. Nagle zobaczyłam przy kotle Asię, była przezroczysta, w błękitnej szacie z jasnym czołem. Monstrum zachichotało, schwyciło ją za warkocze i wrzuciło do kotła. Obudziłam się przerażona, lecz po chwili doszłam do wniosku, że w tym śnie jest więź z moją ideą o ofiarach w imię odkupienia, ofiarach powszechnej pożogi. 25 grudnia. Znów czytam gumilowa i myślę o Olegu. Jego postać wyrasta z poza takich oto słów: Z roku na rok słabniesz, o pamięci. Powiedz, dni swobody i pokoju, czy to on, czy inny ktoś poświęci dla świętego wyśnionego boju. Głód, pragnienie, czujny sen żołnierzy. Niekończąca się go czeka droga, ale dwakroć dotknie święty Jerzy, pierś, której nie tknie kula wroga. Bohater tych strof jest ogarnięty miłością do ojczyzny. Nie żałuje dla niej życia. Muszę wpoić Słoweczkowi za pośrednictwem tych strof świadomość, jakim człowiekiem był jego ojciec. Już dawno powiedziałam sobie, o czym będę z nim rozmawiała w dniu, kiedy skończy 18 lat. A do tego dnia będę milczeć. Co jak co, ale to potrafię. Nie chcę już rozmieniać myśli na drobne, zanim je zrozumie w całokształcie. Byłam najbliższym przyjacielem jego ojca. To duży odważnik na szali mojego wpływu. Powinno mi to pomóc uchronić Sławeczka od demoralizującego ducha czasu, niewiary i wyrachowania. W przyszłości dam Sławeczkowi ten dziennik. Postać jego ojca pojawia się w nim niemal na każdej jego stronie, od pierwszego spotkania w szpitalu do dnia egzekucji. Cytuję jego słowa i myśli. To portret człowieka, któremu przypadło żyć i działać w strasznym, przełomowym momencie dziejów. Czytając ten dziennik, Sławeczek zobaczy wszystkie etapy naszych nadziei, rozczarowań i cierpień. I zbliży się bezpośrednio do idei oczyszczenia i odnowienia Rosji. Jakże mądre są drogi boskie! Kochałam bez nadziei, lecz miłość ta budziła we mnie siły twórcze. Od ukochanego człowieka pozostał mi tylko flakon perfum. Siły te wrzały w mojej piersi bezpłodnie. Wówczas dane było temu człowiekowi, jakby zmartwychwstać na cztery tylko lata po to, by udręczyć moje serce, lecz równocześnie zostawić mi dwa skarby, znacznie cenniejsze, dwoje małych dzieci. Teraz mam komu przekazać moje myśli i siły, przekazać cel życia Olega. Sławeczek musi stać się godny tej idei. Nie chcę wychowywać go na mściciela. Podział społeczeństwa na zwycięzców i zwyciężonych budzi we mnie od Zbyt długo rządzą u nas wetu. obce z naturą Rosji i Rosjanom. Sławeczek uniesie w górę sztandar ojca z nowym napisem na nim, a ja natchnę go do dzieła. Widocznie tam na górze było zaplanowane, że mogę zrobić to tylko ja, a nie Asia, skoro nie Asi, lecz mnie sądzone było wychować dziecko. Ile trzeba było cierpień, zanim uświadomiłam sobie głębię tych celów. Wręczenie sławeczkowi dziennika będzie dla mnie nową Golgotą. Moja miłość przestanie być dla dzieci tajemnicą. Lecz rezultaty mogą być zbyt wielkie, bym miała myśleć tylko o sobie. Niech tylko Bóg pomoże mi ocalić te zeszyty i wychować chłopca. Myślę jednak, że teraz, kiedy podjęłam tę decyzję, nie mogłabym pisać dziennika równie szczerze, jak robiłam to dotychczas przez 12 lat. I dlatego kończę ten dziennik. Ojczyzno, czekam na Twoje odrodzenie. Gdy wreszcie wypali się ognisko, gdy zdechnie monstrum i pęknie stary wrzut na Twoim ciele, a nad zmartwychwstałą Ruś spadnie z nieba straszny blask. Wówczas zrozumiem, w imię czego były potrzebne te ofiary. Lecz teraz... Teraz... Wszyscy opłakują zmarłych. Koniec książki.